Plany na dzisiaj były zupełnie inne. W planie było zaraz po przylocie do Belfastu jazda na południe około godziny, półtorej w góry Mourne. Plany na dzisiaj były zupełnie inne. W planie było zaraz po przylocie do Belfastu jazda na południe około godziny, półtorej w góry Mourne. Tam miałem wyjść na jedną z gór na zachód słońca. Niestety już w drodze, jakieś pół godziny od lotniska, pogoda się totalnie załamała. Deszcz, czarne chmury. Po sprawdzeniu apki z radarem nie zapowiadało się, że będzie lepiej przez najbliższe kilkanaście godzin. Więc tutaj szybka zmiana planu i szybka decyzja. Zostawiamy południe, zostawiamy Irlandię Północną i jedziemy na Półwysep Donegal, znajdujący się na samiutkiej północy Irlandii. Tej zwykłej. Jedziemy w kierunku teraz Malinhead. Dosyć ciekawe formacje skalne. Klif, woda, morze. Tak właściwie to już ocean. Zobaczymy, jak tam będzie. Malinhead jest najbardziej na północ wysuniętym krańcem Irlandii. Do zatoki, którą będziemy fotografowali, można albo dojść na piechotę z parkingu przy Malinhead, jakieś 20-25 minut. Można też podjechać samochodem drogą szutrową, jakieś 2-3 km i zaparkować na jednym z dzikich parkingów. Fotografować będziemy z takiego wierzchołka widocznego tutaj po lewej stronie. Jak najwyżej to pozwoli nam objąć całą zatokę. Fotografujemy szeroko. Obiektyw 16 mm ledwo to obejmuje. Idealnie byłoby mieć 12 mm lub posiłkować się panoramą. Zachód słońca w Malinhead. Udał się. Warto było zmienić plany. Tym bardziej, że tam, gdzie początkowo miałem jechać, co chwilę walą pioruny i jest tak nieciekawie, szczególnie w górach. Także tutaj zdecydowanie lepiej.